Cześć, witam bardzo serdecznie. Dla przypomnienia dla tych, którzy tu są po raz pierwszy i nie wiedzą, co się odbywa, otóż jest to czwarte wideo serii na temat wirtualizowania LDAP-a. Zatem, w pierwszej części naszego cyklu, zainstalowaliśmy Windows Server, w drugiej części, wdrożyliśmy Active Directory, w trzeciej części, podłączyliśmy osobny serwer do tego Active Directory. Natomiast teraz pokażę ci zamiennik Active Directory w świecie open source rozwiązanie. Które możesz sobie pobrać, co prawda nie jest ono totalnie darmowe, właściwie w ogóle nie jest darmowe. Jest wersja trialowa 45-dniowa, więc jak najbardziej można sobie potestować. Szczególnie że warto, bo według mnie to jest naprawdę ciekawe i zacne rozwiązanie. Mowa o Zentialu, czyli to, co widzisz w tym momencie na górze. I Zential to jest narzędzie, które można powiedzieć, że jest takim odpowiednikiem Active Directory w świecie linuxowym i poza Active Directory oferuje. Sporą liczbę innych funkcjonalności, zresztą jak wejdziesz na stronę zential.com to w zakładce Features masz dodatkowe opcje, jakie możesz uruchomić w tym serwerze, czyli wspomniane Active Directory, czy chociażby My Server, możesz uruchomić serwer poczty za pomocą zentiala, dodatkowo jeszcze jak zjedziesz tutaj gdzieś niżej, o, w ten klawisz, to masz wymienione wszystkie opcje, jakie Zential oferuje. Jest tego naprawdę dużo, masz obsługę, saby. ja wiem, samba to nie jest nic może nadzwyczajnego, ale z drugiej strony to narzędzie oferuje ci interfejs graficzny, zatem jeżeli startujesz w Linuxie, boisz się pewnych rzeczy, jak chociażby linii poleceń, co osobiście uważam, że nie ma sensu się bać, warto się tego uczyć, ale jeżeli masz takie lęki, obawy, to tu masz interfejs graficzny, tu masz wszystko to dostępne za pomocą przeglądarki, możesz pewne rzeczy konfigurować. Co mamy jeszcze? Wspomniany mail, gateway, różne rozwiązania do zarządzania infrastrukturą, standardowe DHCP, DNS, rozwiązanie do backupu, nawet FTP serwer możesz sobie ustawić. Zatem jest tego naprawdę dużo, ale my się skupimy w tym momencie tylko na Active Directory i to zrobimy. Zatem, żeby Pobrać to narzędzie musisz przede wszystkim wejść w zakładkę Free Trial, ten klawisz i wypełnić swoje dane. Ja w międzyczasie już to zrobiłem, zatem nie będziemy teraz tego uzupełniać. Ty wypełnij te dane, następnie kliknij Request Trial i gdy już to zrobisz, to przyjdzie mail, który już Ci pokazuje. O. I otrzymasz coś takiego, przede wszystkim instrukcję, co musisz zrobić, jeżeli chodzi o instalację, dostaniesz też link do obrazu ISO. I z tego miejsca musisz pobrać ISO, które później podmontujesz sobie czy na serwerze, czy w chmurze, czy na swoim hypervisorze, to już nie ma znaczenia, możesz równie dobrze w VirtualBoxie to podmontować, żeby się pouczyć i następnie dostaniesz też klucz aktywacyjny na 45 dni do testów. Zatem, ja to już zrobiłem, wrzuciłem na swój hypervisor, w tym przypadku Proxmox, zatem za chwilę przyjdziemy do Proxmoxa. Ale zanim jeszcze, to warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo jeżeli chodzi o tą licencję, to zdaję sobie sprawę, że jest 45 dni, ale też sama cena nie jest jakoś znacząca, bo taka podstawowa wersja Zentiala to jest 195 euro za rok i masz już dostęp do 25 użytkowników, zatem nie jest to naprawdę dużo i co najważniejsze, wersja Enterprise, czyli bez ograniczeń na użytkowników, masz dostęp do tego za niecałe 3000 dolarów. Zatem, porównując do chociażby rozwiązań i licencjonowania Microsoftu, no to różnice cenowe są znaczące. Zatem, według mnie, jest to naprawdę ciekawa alternatywa. Zatem, może przejdźmy teraz do Proxmoxa, uruchomimy instalację i opowiem trochę o tym, jakie ja mam doświadczenie z Zentialem. Zatem wracamy do naszego Proxmoxa. Jest to ten sam Proxmox, którego używaliśmy wcześniej. Jeżeli chcesz się uczyć Proxmoxa, wirtualizacji, to zachęcam Cię do obserwowania mojego newslettera, bo nie wiem w którym momencie oglądasz to wideo, ale w tym momencie szykuję darmowe warsztaty na temat wirtualizacji Proxmoxa. Najłatwiej, żeby nie przegapić tych warsztatów, to zapisać się w tym miejscu na mój newsletter. Link to jest blog.alscomputer.pl, łamane przez news. Link zostawię jeszcze w opisie do tego materiału na dole. I będą te warsztaty, chyba że przegapiłeś, no to też wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest zapisać się na ten newsletter i jak tylko będziemy powtarzali warsztaty, to automatycznie Cię poinformuje. Zatem przechodzimy do naszego Proxmoxa i teraz stworzymy całkowicie nową maszynę dla naszego Zentiala. Klikamy Create WM, nazwiemy go Zential. Jeżeli chodzi o ISO. To ja już mam grany obraz ISO na swój dysk, zatem wybieram odpowiedni imidż. W tym momencie jest to Zential 7.0, wersja systemu Linux, najnowszy kernel. Przechodzimy dalej. Z kartami nic nie będę kombinował. 32 GB na dysku w formie testowej, jak najbardziej mi wystarczy. Klikamy Next. Jeden procesor, może delikatnie zwiększymy i teraz pamięć. Przyznam, że nie pamiętam teraz, jaka jest pamięć w Sentialu, więc warto to sprawdzić. Przejdźmy sobie, może w community gdzieś tu była dokumentacja, w której jest wszystko opisane. Gdzie ta dokumentacja była? Documentation i teraz. OK, mamy hardware requirements. I co tu mamy? Naturalnie według liczby użytkowników pamięć 2 GB. Tylko co to jest Infrastructure? 4 GB, dysk 80. O, widzisz zatem tam dysk. Rekomendowany to przynajmniej to 80 GB, ale tak jak mówię, do testów jak najbardziej mi w tym momencie wystarczy. Ale mimo wszystko, tej pamięci trochę dodam. Dobra, damy 6 GB, jak najbardziej pod test mi wystarczy. Jeżeli chodzi o kartę sieciową, to zostawię to tak jak robiliśmy to w poprzednim wideo. Finish i ok, Finish, Maszyna jest tworzona 117. Zatem, niech to wszystko się załaduje i. Ją uruchomimy. Tylko. Dobra. Jest załadowana. Wszystko nam się odświeżyło. Zatem jeszcze się pewnie hardware. Mamy ISO załadowane. Zatem możemy wystartować. Ok. Zatem teraz wykonamy sobie proces instalacyjny. Jak widzisz, bardzo. Prosta sprawa. Wybieramy język polski, następnie instalujemy naszą wersję Zentiala. Masz Expert Mode i po prostu delete all disk. Jako, że mam nowy dysk, nie będę tu nic kombinował w tym momencie. Aczkolwiek zachęcam się do tego, żebyś się pobawił tutaj z innymi opcjami, abyś potestował, zobaczył co tobie lepiej pasuje. Ja tu się nie będę już nad instalatorem rozwodził. Wydaje mi się, że to jest dosyć prosta sprawa. Szczególnie, że dopiero co instalowaliśmy Windows Server. Zatem. Przejdziemy do instalacji. Wymarzamy wszystkie dane na dyskach. No i lecimy z instalacją. Tłumaczenie instalatora nie jest w pełni ukończone dla wybranego języka. Swoją drogą, właśnie ja wybrałem polski trochę z rozpędu. Aczkolwiek, tak jak to mówiłem wcześniej, przeważnie wybieram angielski. Jeżeli chodzi o region, naturalnie Europe. Jeżeli chodzi o lokalizację, to naturalnie Poland. Układ klawiatury. Polisz, polisz i instalujemy. Przechodzimy do instalacji. I okej, okay. tutaj instalator nam pracuje, zatem może teraz pora trochę opowiedzieć o tym, jaki miałem kontakt do tej pory z Dobra, nie zdążyłem powiedzieć i już mam pierwsze pytanie. Oczywiście o nazwę hostname, zatem zostawimy tą nazwę, ale oczywiście nie mam problemu, żebyś sobie zmienił. Zresztą może kurczę zmienimy. Grupa D, niech będzie. I lecimy dalej. Nazwa użytkownika. Bardzo ważna rzecz, nie będę tu zbytnio odkrywczy, po prostu Arek, hasło. Co zrobimy? Pokażemy to hasło znowu, lekko kontrowersyjnie. Jedziemy dalej. Jeszcze raz. Potwierdzamy nasze hasełko. Dalej. I co w tym momencie? Informacja o tym, że instalator wykrył naszą strefę czasową Europa-Warsaw. Czy to się zgadza? Potwierdzamy, czy nie? Oczywiście w tym przypadku potwierdzamy. I teraz lecimy dalej z instalatorem. Dobra. I teraz tak. To leci w tle. I jeżeli chodzi o moje wykorzystanie z Zentialem, to od razu mówię, to nie jest jakieś duże i też nie mogę powiedzieć w tym momencie, żebym jakoś zdecydowanie rekomendował to rozwiązanie, szczególnie, że w przeszłości dużo miałem do czynienia z Active Directory, z Windowsami i to jak najbardziej mogę powiedzieć, że się sprawdzało i sprawdza. Zresztą nawet teraz też w wersji chmurowej jak najbardziej Active Directory Windowsowe nie jest cały czas kodne polecenia. Natomiast jeżeli chodzi o Zential, powiem tak, Spotkałem się kiedyś z tym, yy, kiedyś no tak, gdzieś około 2014, może 15 roku, gdy prowadziłem je dużą firmę outsourcingową. I no, nie byliśmy dużą firmą, obsługiwaliśmy raczej małe i średniej wielkości firmy. I w pewnym momencie trafiliśmy na firmę, która używała Zentiala i to był mój pierwszy kontakt z tym właśnie narzędziem. I nie ukrywam, że spodobało mi się, bo jeżeli chodzi o. Wykorzystanie w niedużej lub średniej wielkości w firmie, gdzie budżet jest ograniczony, taka firma nie chce płacić ogromnej sumy pieniędzy za licencjonowanie, to taka alternatywa jak najbardziej jest dobra. Szczególnie, że mamy tutaj duży community, duża społeczność, mamy też dużą bazę wiedzy na temat tego właśnie rozwiązania do tego jeszcze jest zacny support. Zatem wydaje mi się, że jeżeli nie stać się na Active Directory, no to taka alternatywa jest jak najbardziej dobra, słuszna, dodatkowo jeszcze, jeżeli uczysz się dopiero pewnych rozwiązań, jak na przykład chociażby Linuxa, czy nawet Active Directory, LDAPa pewnych usług serwerowych, jeżeli chcesz zostać administratorem, to instalacja tego oprogramowania i konfigurowanie, testowanie takich rozwiązań jak właśnie DNS, DHCP jak najbardziej jest ciekawą alternatywą, ciekawą sprawą. Według mnie warto nawet dla testów zainstalować to oprogramowanie, pobawić się, pokombinować z różnymi opcjami. Masz na to 45 dni, według mnie warto. Natomiast jeżeli chodzi o korporacyjne środowisko, to przyznam, że Nigdy nie spotkałem się z firmą, którą można nazwać korporacją, czyli według mnie korporacja to jest firma, która zatrudnia przynajmniej kilka tysięcy osób i oczywiście jest rozsiana po różnych lokalizacjach na świecie. I jeżeli chodzi o takie firmy, to powiem szczerze, że, że nigdy nie trafiłem na firmę, która używała Zentiala na produkcji, i tym samym też, gdy trafiłem na tego klienta, to też nigdy nie odważyłem się zaproponować tego typu rozwiązanie. Małe, średnie przedsiębiorstwa, jak najbardziej, większe. No, już trochę niekoniecznie. Jak na mnie zawsze to było za duże ryzyko, żeby proponować tego typu rozwiązanie, ale być może jest tu ktoś, kto korzysta z Entiala, drożył je u siebie, w większym środowisku, to po prostu niech się odezwie. Napisz w komentarzu, że coś takiego używasz. Być może warto właśnie w korporacjach też tego typu rozwiązanie wdrażać swoją drogą. Nie wiem, czy gdzieś tu na tej stronie są jakieś case study na temat tego kto wykorzystuje to oprogramowanie? Przyznam, że nie szukałem tego, a może gdzieś tutaj mają informację o tym, że jakieś duże firmy korzystają właśnie z Entiala. Zrobiłem pauzę na chwilę na nagraniu, dlatego że musiałem poszukać i Google pozwoliło mi znaleźć use cases z Entiala. No jest tu kilka przykładów użycia, ale to już musiałbyś sam przejrzeć, zobaczyć, czy te firmy, które tu są podane, chociażby szpitale, bo szpitale mają rozległą sieci, więc jeżeli to jest dla Ciebie rekomendacja, to sam musiałbyś zdecydować, czy Zential to jest dobra opcja dla Twojej firmy. Ale tak mówię, jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa, średniej wielkości firmy, nie widzę przeszkód, żeby Zentiala używać. Dobra, to nam się instaluje, już w sumie jest blisko. Zatem zrobimy sobie jeszcze pauzę i wrócimy za chwilę, albo i nie, bo może już gotowe. No ale dobra, przytnę to i wracamy za chwilę, jak już będzie system na nas czekał. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałbym Ci opowiedzieć o jednej rzeczy. Otóż, jeżeli używasz Windowsa, Linuxa, czy jakikolwiek inny system, aplikacje, serwer, czy również też urządzenia sieciowe. To zdecydowanie przyda Ci się firmie Monitoring. Monitoring pozwala Ci monitorować i tym samym wychwytywać wszelkie anomalie i problemy w Twojej infrastrukturze. Jeżeli chcesz się nauczyć monitoringu, to zapraszam Cię do pobrania mojego poradnika wdrożenia monitoringu, w którym dokładnie Ci opowiem, jak zacząć z zabiksem. Link do tego poradnika to asdwobs.pl łamane przez dobre praktyki. Oczywiście ten link zostawię również. W opisie do tego materiału na dole, zapraszam. No i dobra, mamy informację o tym, że instalacja jest zakończona. Też mamy piękną informację o tym, żeby usunąć CD. Zatem będziemy tutaj grzeczni, przejdziemy do hardware edit do not use any media. I teraz konsol, jeszcze raz. I okej, okay. przechodzimy dalej. Kończenie instalacji. No i dobra, coś tu Zencjal jeszcze instaluje jakieś paczki. Zatem jeszcze chwilę oczekiwania. Ok, i po chwili serwer ukończył instalację, uruchomił nam od razu przeglądarkę z dostępem do naszego panelu admina Zentiala. Tylko oczywiście jeszcze musimy potwierdzić, że jest to strona zaufana, zatem akceptujemy. No i teraz logujemy się na ustawione wcześniej hasło i użytkownika. No ale właśnie Dlatego jakoś nie jestem fanem ustawienia polskiego języka. No już, już w tym momencie my to lekko drażni. Dobra, wchodzimy. Don't save. I teraz tu podajesz ten swój klucz licencyjny, który dostałeś na maila. Zatem daj mi chwilkę, wprowadzę swój klucz i następnie, oczywiście, klikasz Validate License i przejdziemy dalej. Ja oczywiście nie będę teraz zdradzał swojego klucza, zatem daj mi sekundkę. Ok, klucz zatwierdzony. Przechodzimy dalej. No, i dalej. Trochę drażniące oczy, kwestie, trochę po polsku, trochę po angielsku, tak. A przyznam, szczerze, że nie przypominam sobie, czy wcześniej korzystałem z wersji polskiej, ale podejrzewam, że zawsze była to wersja angielska, bo takie mam przyzwyczajenie, że jak gdzieś instaluję jakiś serwer, nieważne czy to jest Linux, Zabbix, jakiś Windows Server, jakieś konkretne oprogramowanie, zawsze wybieram angielski. Jak mogę, to staram się pomijać wersję polską, ale dobra, tym razem niech będzie taki wyjątek. Continue i. Lecimy dalej i OK. I teraz tak, mamy taki manager, w którym mamy możliwość zainstalowania kilku pakietów, jak na przykład chociażby DNS, Firewall, masz na samej górze Domain Controller and File Sharing, zatem to sobie uruchomimy, bo to głównie było naszym celem przed instalacją Zentiala, ale oczywiście warto tu przejrzeć jeszcze jakie masz opcje, gdzieś jest nawet Virtualization Manager, aczkolwiek ja będę zawsze polecał mojego ukochanego Proxmoxa, zatem Decyzja należy do Ciebie, czy instalujesz to, czy coś innego. Ja tu to wszystko pominę. Nie będę nic dodatkowo instalował. Wybiorę sobie tylko nasz Domain Controller i kliknę Zainstaluj. I teraz jeszcze informacja o tym, jakie dodatkowo pakiety muszą być zainstalowane: jak widzisz, dodatkowo DNS, Firewall Network, Configuration NTP. No, Wspomniany domain controller. Zatem klikamy continue. Oczywiście, to, że ja teraz tak instaluję, to nie ma przeszkód, żebyś ty na przykład wybrał sobie inne pakiety. Jak na przykład chcesz się połączyć FTP czy czegoś innego, to zaznacz te pakiety. Ewentualnie wrócisz do tego później, bo to, że teraz instaluję te konkretne pakiety, to nie znaczy, że później jeszcze nie można dodatkowo zaznaczyć kolejne opcje. Jak na przykład to mamy chociażby w przypadku Active Directory na Windowsie. Tam też, jak instaluje za pierwszym razem Active Directory, to nie ma problemu, żebyś później jeszcze. Jeszcze wrócił do swojego kreatorka i doinstalował pakiety dodatkowe, które ci interesują, czy najlepiej za chociażby za pomocą PowerShell'a? No ale to oczywiście to jest już dla trochę bardziej doświadczonych użytkowników, ale zachęcam, zachęcam. To też warto według mnie uczyć się tworzenia skryptów PowerShell'a na Windowsie czy Basha na Linuxie. Warto umieć tworzyć skrypty w swoim środowisku. Dobra, jak widzisz, idzie to dosyć zacnie. Mamy teraz pomieszane z poplątanym trochę po polsku, trochę po angielsku, trochę mamy krzaczków jakichś chińskich. Zatem można powiedzieć, że pełna profeska. Teraz oczywiście sam lekko się czepiam, ale no to jest instalator. Nie wiem, być może community w Polsce nie jest aż tak rozbudowane. Zresztą nawet za to oprogramowanie się płaci, tak? Więc jeżeli twórcy chcą mieć wersję polską, to wydaje mi się, że też powinni komuś zapłacić po prostu za tą wersję polską. Nie ma tu sensu liczyć na to, że ktoś to zrobi za darmo. Mówimy tu o oprogramowaniu, które przynajmniej taką nadzieję na siebie zarabia. Że twórcy wychodzą na plusie na tym całym przedsięwzięciu. Co innego, oczywiście, inne rozwiązania, bo też często jest tak w przypadku Linuxów, że pewne projekty są darmowe, ale twórcy też czegoś muszą żyć, tak? Jeżeli jest na przykład oprogramowanie, które jest darmowe i twórcy zbierają datki, a ty z tego korzystasz, uważasz, że dane oprogramowanie jest super i świetne, więc może warto też wtedy wspierać twórców do tego, żeby jednak mieli pieniądze na swoją pracę. Dobra strasznie to wygląda teraz, jeżeli chodzi o ten język polski. Tak się zastanawiam w sumie, czy to nie jest wina Firefoxa i kodowania, ale dobra, już teraz nie będę kombinował. Na pewno nie powtórzę już tego, nie wybiorę chyba języka polskiego, aczkolwiek no być może tu jest coś z kodowaniem. Gdzie tu jest kodowanie? Jejku, tak to jest, jak się nie używa zbytnio przeglądarki Firefoxa. Dobra, nie będę teraz szukał, nie ma sensu. Interface jaki wybieramy interfejs do naszej obsługi. Na chwilę obecną chcę mieć jedynie połączenie wewnętrzne, zatem wybieram internal, sieć zewnętrzną. To już oczywiście wszystko zależy od Twojej sieci. Możesz ustawić statyczny adres IP co jest oczywiście polecane, ale jeśli będę teraz kombinował, wybiorę po prostu DHCP, przejdę dalej. Typ serwera, wolnostający, additional domain controller. W tym momencie nie dodajemy żadnego kontrolera dodatkowego. Tworzymy swój własny pierwszy domenę. Znowu zmienię, tak jak to robiliśmy w przypadku tylko nie caps lockiem. Jak to robiliśmy w przypadku serwera na Windowsie, grupa ADM local i zakończ. Zastraszymy z powodu rzeczywistej nazwy hosta. No i dobra, leci jeszcze zapisywanie zmian, które właśnie wdrożyliśmy, więc jeszcze chwilka. No i bank, gratulacje. Mamy to. Go to dashboard. Jeszcze przejdźmy do users and computers. Manage. You need to enable domain controller. Dobra, to jeszcze jedna rzecz. Jeszcze przejdźmy do modułów. Enable. Czyszczenie, OK. Akceptuj. Zatem jeszcze chwilę oczekiwania. Ej, ale ten język angielski tak mi gryzie. Więc nie mogę tego znieść. System. Czy to zmienić można? Language Selection, English. Zmień. Zapis zmiany. A swoją drogą ten klawisz, który tutaj jest, który teraz się schował, bo wykonywane są opcje zapisu zmiany, to jest jedna z części, która tak działa na Zentialu. Że zatem, zawsze wszystkie zmiany, które wprowadzamy na Zentialu, zawsze na koniec musisz potwierdzić tym klawiszem tutaj, zapis zmiany, bo to co zmienisz na Zentialu. To niekoniecznie od razu zacznie działać. Pamiętaj o tym, żeby używać tego klawisza, no bo pewne rzeczy nie wejdą w życie. No tak jak na przykład teraz Enable, Domain Controller, czy zmiana języka. No zacznie działać, jeżeli nie wprowadzisz tych zmian za pomocą klawisza zapis zmiany. O tym warto pamiętać, bo to jest no, może trochę mylące na początku, bo niektórzy zmodyfikują pewne ustawienia, zmieniają, a później się zastanawiają dlaczego nie działa to. Dlaczego ta reguła na firewallu nie działa? Dlaczego ten DNS nie ruszył? Tak, tak właśnie to działa. Dobra, zatem magia kina. Przytniemy trochę to nagranie i wracamy za chwilę. No i czyżby, czyżby wreszcie OK. Otwierz mi to proszę. Ach, nie ma krzaczku wreszcie. To jedna rzecz. I teraz users and computers manage. No i proszę. Mamy to. Mamy to. Sukces jest. Nasa wysłała Łazika. I teraz co najważniejsze? No, tak jak w Active Directory, masz zakładkę computers, groups, users. Możesz tutaj tworzyć. Nowych użytkowników, a pomocą chociażby tego plusika, nowej grupy, kontakty, komputery dodawać do swojej domeny. No coś, co jest, wydaje mi się, dosyć znane i też dosyć dobrze się kojarzy tym, którzy używają Active Directory. Jeżeli. Dopiero pierwszy raz mam z tym do czynienia, to zachęcam się do obejrzenia poprzednich części tego cyklu, bo tam pokazałem chociażby jak dodawać komputer do domeny już istniejącej. Tego już nie będziemy powtarzać, bo to działa dokładnie tak samo. Tylko że oczywiście tutaj zachęcam, zachęcam no, przypominam, że. Jak chcesz to używać dodatkowo na zewnątrz, a uruchomiłeś za pomocą wirtualnej maszyny, tak jak ja teraz, dodatkowo musisz sobie odblokować chociażby ten port 8443, dodatkowo wszystkie porty do komunikacji, których potrzebujesz, do LDAP-a, FTP, czy jakichkolwiek innych usług, które będziesz używał. Dobra, ja już kończę, tyle jeżeli chodzi o nasz cykl Active Directory ldap wirtualizacyjny z Linuxami, z Windowsami. Było pomieszane z poplątanym, trochę tego było. Zachęcam do śledzenia mojego newslettera blog.as.computer.pl łamane przez news. Niedługo będzie sporo nowych treści na wiele różnych tematów Linuxy, Zabbix, Proxmox i wirtualizacja, będzie też automatyzacja serwerów i będzie coś jeszcze, o czym na razie nie wspominam to będzie niespodzianka. Zatem, jeżeli nie chcesz przegapić nowych materiałów, często niedostępnych też publicznie, bo to, że teraz sobie oglądasz ten materiał publicznie, to jest tylko, można powiedzieć, przesmak. Najciekawsze rzeczy dzieją się na newsletterze. Zatem, jeżeli nie chcesz przegapić, zachęcam Cię do subskrypcji mojego newslettera. Zapisać się może właśnie za pomocą tej strony. Ja już kończę. Dzięki wielkie. Oczywiście, jeżeli chcesz się podzielić swoją opinią na temat Zentiala, to napisz to w komentarzu. I cóż, i do następnego. Hej!